wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh** you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Chciałam wam tylko powiedzieć, tak informacyjnie, że to śniadanie, które widzieliście, było moje i mojego męża. I taki jest u nas właśnie podział, można powiedzieć ról, jeżeli chodzi o jedzenie. Ten talerz z większą ilością bułek był mój, a ten z mniejszą ilością był mojego męża. I nie, 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 nie dlatego, że ja mu żałuję, że niech on je mniej, bo on nie zasługuje, a ja, on może być głodny, a ja sobie podjem. Tylko po prostu u nas zawsze tak to wygląda. Uwierzcie mi, tak to wygląda. Ja zawsze jem większe porcje i zawsze tak było. On po prostu je mało i gdyby jadł takie porcje jak ja, no to podejrzewam, że no byłoby to po nim widać. Chociaż teraz po nim akurat nie widać, bo teraz mu się fajnie schudło. No, nigdy nie był grubaskiem, ale brzuszka trochę miał. Ja też w sumie mam. Będę z wami szczera, naprawdę, ale jakoś tak wiecie, bez spiny, no, no nie katuje się, nie zależy mi. No też to już jest, wiecie, wiek, więc płaski brzuch to, no może dla niektórych to jest nic, ale dla niektórych to może jest już wyczyn. Więc gdybym ja sobie jadła tak jak mój mąż, to ja bym była tutaj taka po prostu szczypiorkowa, ale ja sobie lubię pojeść. No i tak się dzisiaj śmiałam, mówię, Artur, nagrywamy twoje śniadanie też? On mówi, no pewnie. Także tak. No, także jakbyście pytali, kto je w tym domu najwięcej, to odpowiedź nasuwa się sama. A teraz się rozłączę, bo jeszcze kilka rzeczy zrobię. Taki dzisiaj bardzo szybki obiadek, bo dzisiaj jedziemy sobie do IKEA. No i cieszę się bardzo, bo mam wiele rzeczy wybranych, chcę je zobaczyć, a może coś zmienię, a może coś jeszcze zobaczę, a pewnie jakieś drobiazgi małe, chociaż nie będę dużo kupowała, dlatego że słuchajcie, nie chcę tym razem wpaść w taką spiralę układania, słuchajcie, tu flakonik, tu pierdoletka, nie, ma być minimalizm, mają być jakieś takie wiecie, gdzie nie gdzie, no wiadomo, jakieś dodatki, ale nie chcę popłynąć tak jak zawsze płynęłam, że zwoziłam kubeczki, miseczki, takie te ozdobne, świeczuszki, to jakaś, wiecie, ozdóbka, a to jakaś ozdóbka i później to się takie, wiecie, robiło byle co, takie barachło, no gdzieś to trzeba było postawić, prawda? W domu się zawsze okazywało, że jednak nie było mi to nie tyle potrzebne, co nie mam gdzie postawić. No dobra, nie przedłużając, widzimy się gdzieś tam w ciągu dnia. Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh** you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Can't see, knew it from the start. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. Witajcie ponownie.
No pewnie gdzieś tam z drogi się widzieliśmy, ale słuchajcie, żeby tu od razu była jasność i żeby nie było domysłów. To nie jest rurka, przy której ja będę tańczyła. To jest rurka, na której będzie wisiała firanka. No, także słuchajcie, ja dzisiaj nie pojechałam na zakupy do Ikei, bo ja pojechałam sobie obejrzeć dokładnie rzeczy, które mają być tak zwanymi meblami w moim nowym mieszkaniu, ale kilka rzeczy wpadło mi w oko i pomyślałam, dobra, wezmę. Więc tak, tutaj mam, no nie będę tego wyciągała, bo tutaj mam taką zwykłą, białą lampę. Chociaż mi się to nie rozpieprzyło. Na przykład, między innymi mam poduszki. Tutaj są takie poduszki, nie wiem, czy to są te same. Nie, to są jakieś inne niż zwykle braliśmy, bo zawsze braliśmy z takimi tymi wycięciami pod szyję. O, pod głowę, pod szyję, pod szyję głowę. Te są inne, takie bardziej wysokie, ale okej, no słuchajcie, na nowe mieszkanie z nowymi poduszkami iść trzeba, żeby żadne te tam roztocza się nam nie walały. Śmieję się. Słuchajcie, wzięłam sobie komplet firan i one są bardzo ładne. Nie będę ich teraz na razie rozrywała, bo niechaj one sobie, wiecie, będą ładnie poskładane. To są takie firanki, które będą się bardzo ładnie prasowały i mają przepiękny wzorek i o coś takiego mi chodziło. Tutaj są dwie, więc będą tak złączone. No, mogłabym oczywiście sobie kupić na metry i tak dalej, ale bardzo mi się ta firanka podoba i nie wiem, czy nie kupię sobie jeszcze takich dwóch. W sensie jako jednej, nie? No i tutaj mam tylko takie, te wiecie, te do dwóch lamp, ale wzięłam coś, co uważam, że jest to jest jeden z najlepszych sprzętów, gadżetów z Ikei. I to jest obieraczka, ta silikonowa, obieraczka, skrobaczka, ta silikonowa. Słuchajcie, jeżeli tego nie macie i posłuchacie mnie i kupicie, to napiszecie mi na pewno w komentarzu, że nigdy nie mieliście lepszej. To jest najlepsza. Zaufajcie mi, po prostu zaufajcie mi, bo wiem, co mówię. Natomiast ja ją musiałam odkupić, ponieważ ja ją sobie przepiutałam, jak mówiła moja babcia. Chciałam być przestrałam i nie chciałam, żeby było brzydko, więc chyba wyszło jeszcze gorzej. Ale moja babcia Hela zawsze mówiła, że ktoś tam przepiutał pieniądze. Nie wiem, skąd miała takie hasło. I powiem wam, że gdzieś musiałam z tymi obierkami wrzucić do wiadra. I poszło, nie? I poszło. Ona nie jest taka turbo droga, ale też nie jest jakaś turbo tania, ale naprawdę warta jest swojej ceny. To jest taka silikonowa rączka, taka z takiego fajnego tworzywa. No nie, no to jest petarda. Dziewczyny, chłopaki, to jest petarda. Także Jezu, muszę się napić, bo normalnie suszy mnie. Jak wiecie, czuję się tak, jakbym wczoraj nieźle się spiła, ale nic z tych rzeczy. Chociaż dzisiaj mam ochotę na drinka, tak. I mam Sprite'a, to znaczy o ile Igor mi nie wypił. Zaraz sprawdzę, czy mam. I mam taką fajną, kolorową wódeczkę, jakiegoś lodu napcham, cytrynki wcisnę, wypiję i padnę. Naprawdę, powiem wam, że dzisiaj mnie lekko bolała głowa i wróciłam taka, chyba nawet widać po twarzy. No ale nic, nie mam wiele rzeczy, więc lecę po resztę, bo oczywiście to jest co? Hol zakupowy z Ikea. I powiem wam tak, tutaj mam bardzo dużo takiego czegoś i to są te wszystkie takie pierdoletki do karniszy, no bo jest więcej tych karniszy, wiecie, nie jeden, ale z nim już po prostu nie będę tego wszystkiego wyciągała, bo to są takie jakieś takie rzeczy, jakieś tam oprócz oczywiście żabek, tych kółek, tych końcówek, a te końcówki były jeszcze w tamtej, więc dobra, no karnisze są, tak? Są też berła, jedno berło jeszcze tutaj mi się przyda, więc no, tak, a drugie już na nową chałupę. Naprawdę, powiem wam, że to jest najlepszy sprzęt do czyszczenia toalety. I to nie są żarty. Ona jest bardzo tania, ale to jest taka szczotka, która świetnie dociera do każdego zakamarka. I powiem wam, że jak przez jakiś czas mi się zużyła i kupiłam inną, to za każdym razem toaleta gdzieś w jakichś mikro miejscach, gdzieś był taki zakamarek, że naprawdę mówię, o kurde, a tam co jest? Jakiś kamień się zaczyna zbierać? No po prostu tam mi szczotka nie dochodziła, taka nawet nie jakaś najtańsza, więc to jest najtańsza szczotka i ona jest najlepsza, naprawdę. Ja kupuję te szczotki od lat. Tutaj mam też, co mam tutaj? Zaraz wam powiem, co tutaj mam. Tutaj mam żyrandol. Żyrandola, też nie otworzymy, bo to jest, wiecie,
no to jest jakby po prostu teraz siła wyższa, się nie da. O, tutaj do niego jest jeszcze ten, nie, do niego czy nie do niego, nie, to chyba nie do niego, dobra, do innego. I tu co mam? I tutaj mam dywanik, taki zwykły, prosty, jasny, szary, ja bardzo lubię te dywaniki, więc dywanik gdzie? Do łazienki, że jak z prysznica się wyjdzie, spod prysznica, no to będzie miło i przyjemnie. No i takie zwykłe, czarne poidełko do mycia rączek. Fajne, lubię takie tworzywa, więc myślę, że czarne będzie mi, nawet jestem przekonana, pasowało na przykład do szczotki. No, no i tutaj jak mówię, mam, o, wiecie, te wszystkie dodatki kaszowe, ale to jeszcze nie koniec, bo jest jeszcze jedna mała, skromna torebka. A co jest w tej torebce? W tej torebce są trzy. Słuchajcie, fajnie się dzisiaj śmiałam, bo są takie w Ikei, no takie wiecie, jakby worki na buty, na przykład na buty, bo to może być na wszystko. Ale na przykład jak chcecie jakieś buty trzymać w szafie gdzieś na dole, to można je tutaj umieścić, zasunąć i co się nie dzieje? Nie śmierdzi. Więc mówię trzy z groszem, więc mówię do Artura, to do dychy, nie? Czyli raz, dwa, trzy. O, tam mi prawie dycha wyszła, ale spoko. Tu jest jeszcze jedna poduszka, tam jest jeszcze jedna i wiecie co, i tu dalej się walają te rzeczy, bo to po prostu tak ja pakowałam na kasie i tak wiecie, co pani puściła, to wrzucałam. I ostatnia przepiękna rzecz to jest taki, on tutaj ma inny kolor, taki bardzo różowy, pudrowy, widzicie, plet po prostu, on jest taki chyba od dawna w Ikei, więc bardzo ładny, taki jakby robiony na szydełku. Już nie chciałam mojej koleżanki Joli, mistrzyni szydełkowej, prosić, żeby mi robiła, nie no, żartuję, ale słuchajcie, ten koc to był taki z gatunku droższych i w ogóle to wszystko, co zobaczyliście, to wiecie, ile to kosztowało? No ja mam paragon, to ja was nie kłamię, 780 zł 36 groszy. No jakby wiecie, wiele tego nie ma, prawda? No, ale sam ten plet, aj to tak jest napisane, on 150 zł chyba kosztował jakoś tak. No ale wiecie, no firany, plet, w zasadzie dwa karnisze, trzy poduszki, dywanik, no, tak trochę wiecie. No nie wiem, no wiecie, w Ikei są szafy po 8 stówek, nie? Więc można sobie to w ten sposób przełożyć, ale trudno. Takie rzeczy są mi potrzebne, a tak jak powiedziałam, ja nie będę naprawdę szła w taką stronę kupowania badziewia. To jest naprawdę fajna sprawa, więc wiecie, takie rzeczy się zawsze przydadzą i zawsze są potrzebne w domu, czy żeby ładnie wyglądały na kanapie, czy żeby się nimi okryć, no nieważne. Pojemniczki też się, jakby wiecie, przydają, więc no nic tu nie ma takiego, żebym sobie nakupiła byle czego i żebym mogła powiedzieć, że o Jezu, wydałam kasę na głupoty. No nie, same potrzebne rzeczy. Dobra, dziewczyny i chłopaki, bo ja po prostu czuję, że za chwilę zjadę pod stół, a jeszcze nic nie piłam, nic, tylko woda, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby drinkować, ale może tak chwilę sobie siądę na balkonie, jest piękna pogoda, jest taka ciepła noc, więc może to mi dobrze zrobi, a potem siusiu, paciorek i spać. Także życzę wam miłego dnia, miłego wieczorku, trzymajcie się ciepło, dzięki za obecność, mnie to zawsze bardzo cieszy, pozdrawiam was serdecznie, pa, pa.